Przepraszam, bo mam już pierwszą korektę. Ekscelencjo księże arcybiskupie Władysławie, ekscelencjo księże biskupie Henryku, przewielebni księża, dostojne i wielebne siostry, zakonne, wszyscy państwo goście. Przypadł mi w udziale zaszczyt moderowania drugiego panelu, który ma tytuł Miłosierne Słowo. Dziękuję za to. Z radością jeszcze również dziękuję księdzu prałatowi za drugi kongres, bo byliśmy wszyscy uczestnikami, a przynajmniej jak widzę na sali wiele z osób w czasie pierwszego kongresu w 2018 roku. A więc ta sprawa, która jest potrzebna nie tylko wszystkim nam wierzącym, ale także naszemu miastu i tej pamięci Wielkiej Świętej. Łódź została, ziemia łódzka, wyróżniona wielkimi świętymi, dwójką szczególnie, świętą Faustyną i świętym Maksymilianem Kolbe. Jest to dla nas zaszczyt i oczywiście, jak zawsze przy tym bywa, dla ludzi wierzących głębokie zobowiązanie, żebyśmy nie tylko pamiętali o tym, co nasi przodkowie, bo oni w jakiś sposób byli naszymi przodkami tutaj mieszkającymi, wnieśli do Kościoła i do naszego życia, każdego z nas, no ale też, żebyśmy my wypełnili ten obowiązek, który na chrzcie świętym dzieci, każdy rodzic i rodzice chrzestni składają, że będziemy dzieci wychowywać w wierze katolickiej. To jest w sumie istota. Miłosierne słowo. Trudno jest powiedzieć, co to jest, bo tak naprawdę, tak jak nawet nie sposób określić, jakby się tutaj filozofowie wypowiedzieli, antropologowie powiedzmy, jak wyjaśnić sam cud, bo słowa, którym się posługujemy, które nasza myśl formułuje, usta wypowiadają, a słuchacz rozumie i odpowiada na nie. To jest niezwykły cud, którym my się tak swobodnie posługujemy, którym formułujemy nasze najważniejsze pragnienia, najważniejsze tęsknoty. Wyrażamy najgłębszy żal i największą radość przez słowa. Ale oczywiście bywa też tak, że potrafimy ten wspaniały i cudowny, niewytłumaczalny fenomen, jakim jest aparat mowy, bardzo degradować, posługiwać się w sposób zupełnie nie tylko nieprzyzwoity, ale taki, który urąga nam nawet jako człowiekowi. Możemy dzisiaj wyjść na ulicę i nie przysłuchując się nawet specjalnie rozmowom, to już na zapas lepiej zatykać uszy, kiedy idą młodzi ludzie. Bo w ich języku, chyba nawet bez poczucia szkody, jaką sami sobie i innym słuchającym wyrządzają, posługują się językiem nazywanym w mojej młodości knajackim. Tak już, żeby nie dotknąć innych spraw. A więc język miłosierdzia wyobrażam sobie jako język prawdy. Bo przez prawdę i przez słowo została i zbudowana nasza obecna tożsamość i nasza wiara, bo Pan Jezus wyraził się słowami do swoich uczniów, oni spisali to na stronach Ewangelii i my to z pietyzmem musimy przenosić właśnie dalej. Myślą przewodnią, która tu jest wpisana bardzo pięknie i trafnie, są słowa Pana Jezusa. Pisz, mów duszą o tym wielkim miłosierdziu moim, bo blisko jest dzień straszliwy, dzień mojej sprawiedliwości. I akurat pozwólcie Państwo, że od tego zacznę. Wszyscy z radością, pamiętam, kiedy cała ta piękna fala entuzjazmu już Polskę opanowywała, kiedy zbliżało się wyniesienie na ołtarze świętej Faustyny. Wtedy dowiedzieliśmy się o tym, że jej dzienniczek był zakazany, że w ogóle to nauczanie było odsunięte na bok i no, niepolecane, delikatnie mówiąc, do nauczania. To wtedy panował entuzjazm, że no, teraz to już będzie dobrze. Bo myśmy, no każdy z nas jest grzesznikiem, no to jest oczywiście nic odkrywczego, to jest rzecz naturalna, ale że to miłosierdzie nagle nam uświadomione, przecież ono zawsze było. Pan Jezus, Pan Bóg jest
był tak miłosierny, że swojego własnego syna wydał na tak przerażające męki, po to, żebyśmy my byli odkupieni. I wybaczcie Państwo, ale powiem o swoim osobistym odczuciu. Był taki moment, kiedy miałem poczucie, że ginie to, co jest najważniejsze w miłosierdziu. A więc prawda. Prawda, która też jest na stronach Ewangelii. Ile razy mam przebaczyć mojemu bratu? Czy aż 7 razy? Nie 7, ale 77. Kiedy twój brat przyjdzie i powie: zgrzeszyłem przeciwko Kościołowi i przeciwko tobie, wybacz mi. Wtedy wybacz mu choćby 77 razy. I tu, w tych słowach o nadchodzącej godzinie sprawiedliwości, jest, można powiedzieć, ukryte to tło, o którym teraz mówię. Że musimy pamiętać, że miłosierdzie jest to wskazana prosta i piękna droga do odpuszczenia naszych grzechów. Ale od nas się wymaga tylko, Pan Jezus wymaga tylko jednego, żebyśmy się do nich przyznali, żebyśmy powiedzieli: przepraszam, bo przecież ten grzech, skoro go nie wypowiadamy przy konfesjonale, to już pomijam problem świętokradztwa, ale on nas gniecie, to znaczy, że my się go sami wstydzimy i boimy. No jest to problem nasz, psychiczny, że myśmy się tak uformowali w słowach kłamstwa, że zakrywamy samych siebie przed sobą, przed naszą przeszłością. Ale to jest do tego po prostu potrzebna świadomość, że przychodzi też Dzień Sprawiedliwości. Bo przecież Kościół musi o tym bardzo jasno mówić, bardzo jasno upominać i nigdy nie kończyć tylko na tym, że jest miłosierdzie, że wszystko będzie dobrze. Tak, bezmiar tego miłosierdzia jest nam wręcz niepojęty, ale tylko ten drobiazg jeden. Powiedz, że zgrzeszyłeś. Nie własnej żonie nawet jeżeli. Nie własnemu bratu, ale Panu Bogu w konfesjonale. To jest po prostu potrzebne. Ponieważ rozpada się świat na naszych oczach. I on się rozpada tylko ze względu na to, że nie ma prawdy w naszych słowach. Wszystko dlatego, że się ten świat dał sam siebie oszukać własnymi słowami. Że znika instytucja małżeństwa. Ja byłem wychowany w czasach, oczywiście, aż Bogu dziękuję, że moje córki mają rodziny, mają dzieci i że chodzą do kościoła i że wszystko jest dobrze. Ale ja widzę, co się po prostu dzieje. Wszyscy widzimy, a już księża, dostojni, którzy są wśród nas, nasi przyjaciele często, słyszę to przecież w konfesjonałach. Świat zaczyna sobie żyć bez Boga. Mało tego, chodzi do kościoła i nie wierzy w Boga. Może nie wierzy. Swoim życiem dowodzi, że nie wierzy w Boga. Znam jeden przykład, wybaczcie Państwu, powiem, bardzo, można powiedzieć, nawet bez przesady wybitnej osoby, która po ćwierć wieku małżeństwa i trójce dzieci wystąpiła jako członek, aż mi przez gardło nie chce przejść, prawicowy, katolicki, o stwierdzenie nieważności jego małżeństwa. Ćwierć wieku współżycia i troje dzieci. Nie znam okoliczności, jakie mogły to sprawić, ale on stwierdzono nieważność jego małżeństwa. Ale żeby jeszcze nie koniec był dramatu, to okazało się, że jego oblubienicą, dla której porzucił własną żonę, też ma stwierdzone nieważność małżeństwa. My, katolicy, nie wierzymy w przypadki. My wierzymy w Boże zrządzenie. Ale to znaczy, że gdzieś pękł kręgosłup. Że tak jak szkoła jest dzisiaj w rozpadzie, bo ktoś nie wie o tym, trudno nawet powiedzieć, że zapomniał, że jak dziecko robi źle, to nie należy mu dać jeszcze za to lizaka i powiedzieć: ach, kochane, zrób jutro dobrze. Trzeba mu dać, przepraszam bardzo, klapsa i podnieść mu poprzeczkę. Nigdy w chwilach kryzysu nie obniża się poprzeczki, tylko się ją podwyższa. Albo zostawia na tym samym poziomie i mówi: kochany, jeżeli nie chcesz przeskoczyć, to trudno. Przyjdzie taki, co przeskoczy. Albo zostanie nas po prostu choćby w 10 osób. Bo wtedy wszystko jest poddawane zwątpieniu. Coraz będzie trudniej uwierzyć. Święta Faustyna napisała w swoim dzienniczku,
że i o tym przecież wszyscy z nas wielokrotnie mówiliśmy, że jeśli Polska dochowa wierności Chrystusowi, to z niej może wyjść iskra miłosierdzia. O tym mówimy. Koronka na ulicach świata, miast, to jest właśnie koronka iskry Bożej. I wszyscy się zastanawiali, co to może być ta iskra Boża. Niektórzy mówili, że Jan Paweł II, być może. Niektórzy mówili, że no, fenomen naszej wiary powszechny, być może. Ale coś raz bardziej widać, że tak jak w różnych przepowiedniach, Państwo przecież je znacie, Polska była wymieniana i jest jako ta wybrana. I niechby nawet została mała garsteczka, ale to w Polsce ma przetrwać wiara. Ta prawdziwa, nie ta z przymknięciem oka. Nie ta, że dobrze będzie za 2 miesiące, to my się tam jakoś poukładamy, pójdziemy do spowiedzi, a później najważniejsze, żebyśmy byli razem. Przecież miłość, no to przecież za krok od stwierdzenia, że to tylko miłość, a więc najpiękniejsza rzecz, są małżeństwa ludzi zboczonych. Są dewiacje, o których po prostu ziemia się trzęsie. Nie wolno do tego dopuścić i to musi być jasno powiedziane, a nie umykane z oczami, że dobra, na razie porozmawiamy o tej wodzie, o tam klimacie, który się zmienia, o, no nie wiem już o czym, ale nie mówmy o tym, bo to, po co to, to? O tym trzeba mówić, bo to niszczy naszą wiarę. A przecież chodzi o to, że nasza wiara to fundamenty, a fundamenty naszego Kościoła to są sakramenty święte. Wiemy, jakie przechodziły losy. Przytoczę tutaj krótko opowieść, którą być może niektórzy z Państwa słyszeli. Musiało to być w latach 20. XVI wieku, no bo Leonardo da Vinci zmarł w 1519 chyba roku. Ta opowieść mówi, że Leonardo, będąc w drodze gdzieś po Europie, spotkał przygodnymi okolicznościami dwóch heretyków, Marcina Lutra i Ulricha Zwingli. Jeden, jak wiadomo, był źródłem wszystkich nieszczęść Kościoła, największego chyba zguby, największego bluźnierstwa Kościoła, to Luter, zaprzeczył sakramentom świętym. No i ten drugi, który poszedł jeszcze dalej. I oni się spotkali, drwili sobie z Kościoła ponad miarę, bardzo się tam dobrze bawili, że w ogóle to zabobony wierzą w takie rzeczy i tego. A Leonardo da Vinci nie odzywał się nawet słowem. Ale w pewnym momencie sięgnął po swój notatnik i narysował 3 postaci. Pana Jezusa, Lutra i Ulricha Zwingli. I napisał pod Lutrem: Pan Jezus jest obecny podczas przyjmowania komunii. U Zwingliego napisał: Komunia święta jest tylko symbolem ostatniej wieczerzy. I na środku pod Panem Jezusem: oto ciało moje. I podał im notatnik i powiedział, który z tych panów ma słuszność. Wyłożył cały wykład naszej wiary. No więc miłosierne słowo, myślę sobie, że po tych wszystkich perturbacjach, za które przepraszam może, że zbyt jaskrawo przedstawiałem te sprawy, ale moje serce tak to widzi niestety i często nie daje mi spokoju z tego powodu. No musimy po prostu wszyscy wiedzieć, co będzie lepiej dla tych, których spotykamy i którzy chcą z nami w ogóle rozmawiać. Czy przystąpić do okoliczności, że uciekamy od problemu? Jakoś to będzie. A jak to zobaczymy? Czy po prostu staniemy z odwagą, żeby się nie wstydzić swojej wiary, żeby zapytanymi będąc, jakie masz w tej sprawie zdanie, to powiemy jasno, że mamy takie, a takie. Bo tak wymaga moja wiara, tak mnie wychowała rodzina i ja tak wychowam moje dzieci, żeby się to komu podobało, czy nie. Oczywiście, żeby z tego nie płynęła jakaś moja pycha, czy coś. Nie, ja też się martwię, ja widzę, że przecież każdy z nas dotknął kiedyś pokusy, prawda? To nie jest coś takiego, co się zdarza tylko ludziom złym. A Pan Jezus powiedział, nie przyszedłem do zdrowych, przyszedłem do tych, którzy źle się mają. No więc przyszedł przede wszystkim do mnie, za co mu bardzo dziękuję. I codziennie się modlę, żeby nie zapominał o mnie też.
polecam się Jego woli. Prawdziwie wierząc, że mimo mojego wieku, już schodzę ze sceny, kiedy osiągnąłem wiek emerytalny, że ostatkiem sił, ile będziemy mieli, zachowajmy prawdę w naszych sercach, a wtedy wszystko, co napisała święta Faustyna, będzie mogło się dzisiaj wypełnić, ponieważ ja odbieram osobiście ten cud, dzienniczka przecież przed potrzeb szatana spalony, a dopiero napisany jeszcze raz, że święta Faustyna napisała dzienniczek na dzisiejsze czasy, dokładnie na dzisiejsze czasy. Żebyśmy my wszyscy wiedzieli i przyszykowali się do chwili, o której wszyscy wiemy, że będzie, ale nawet Pan Jezus nie wie, bo wie tylko Jego Ojciec. Dziękuję bardzo Państwu. Przepraszam za chaos wypowiedzi i za przesadne emocje i zapraszam oczywiście, przepraszam, dziękuję mojemu przyjacielowi za przypomnienie, bo przecież teraz będzie najważniejsza część. Zapraszam ekscelencję księdza biskupa Henryka Ciereszko, postulatora błogosławionego Michała Sopoćki i spodziewamy się teraz i oczekujemy też słowa w tej sprawie. Ksiądz biskup jest wykładowcą w archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym. Księdza doktora Michała Damazyna, wykładowcę w Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Komernika w Toruniu i księdza doktora Pawła Gabarę, wykładowca homiletyki w Wyższym Seminarium Duchowym w Łodzi. Dziękuję Państwu bardzo i raz jeszcze przepraszam za moje ekspresje. Serdecznie wszystkich pozdrawiam, dziękuję za to zaproszenie. Pierwszy raz tutaj jestem, w Łodzi bywałem, ale to miejsce szczególne powiązane z osobą świętej Faustyny i tym miejscem jej powołania, co już usłyszeliśmy, zresztą Państwo to doskonale znacie. Miłosierne słowo, czy to, co usłyszeliśmy o miłosierdziu poprzez słowo, czy modlitwę do wprowadzenia pana redaktora, no tak zainspirowało i zrodziło we mnie wiele takich myśli, skojarzeń. To słowo, może najpierw od tego, co jest przedmiotem naszej wiary i co przyjmujemy jako chrześcijanie. Bóg objawił się poprzez swoje czyny, Bóg objawił się poprzez słowo. Słowo jest tym, jak uczy Konstytucja Soborowa o objawieniu Bożym, i słowo Boże jest tym, które wyjaśnia nam czyny, czy rozjaśnia, interpretuje, a czyny są potwierdzeniem słowa. Oczywiście to jest tak ze sobą głęboko powiązane i ciągle odczytujemy, rozoznajemy, jak odnaleźć to słowo, to co też usłyszeliśmy, że wyrażamy nasze myśli, to co w nas się rodzi, przekazujemy słowem. Bóg też się posłużył słowem i tym słowem Boga jest Jezus Chrystus. A w perspektywie miłosierdzia patrząc, no to powiemy, że to jest właśnie wypowiedź tajemnicy też Boga miłosiernego w swoim Synu. On jest tym objawieniem Bożego miłosierdzia. On, Syn Boży, Słowo od Boga, jak też prolog Ewangelii świętego Jana nam mówi, na początku było Słowo. I Słowo, które objawia, Słowo, które tworzy, bo Bóg mówi, wypowiadając Słowo, stwarza, sprawia. Słowo, tu zatrzymujemy się nad tym odniesieniem i kontekstem miłosierdzia, miłosierne słowo, ale też słowo, które może nie objawiać miłosierdzia. To, co w tym tekście świętej Faustyny, że pisz, mów o moim miłosierdziu, bo przyjdzie czas sprawiedliwości. W nawiązaniu też do tego, co pan redaktor powiedział. Rzeczywiście, tak to skojarzyłem sobie, miłosierdzie i sprawiedliwość. Czy sprawiedliwość nam się troszeczkę kojarzy z tym, że to jest ponoszenie konsekwencji, czy jakby nawet wymiar kary? Ale ja bym to tak odczytywał. Skoro człowiek nie przyjmuje
miłosierdzie, nie przyjmuje Bożej miłości, nie odpowiada też miłością swoją i Bogu, człowiekowi, a podaje się innym podpowiedziom i na swój sposób, według swoich odczuć, dążeń, pragnień powiązanych też takich nie najszczytniejszych i w których sam sobie swój los gotuje, to ta sprawiedliwość Boża po prostu jest pozostawieniem człowieka z tym, co uczynił. Jeśli nie jest, nie ma miłości w jego życiu, nie ma miłosierdzia, no to pozostaje to, co sam sobie gotuje. Czyli jakby Bóg w tym kontekście nie jest tym takim, który rozlicza i karze, tylko zaprasza miłością swoją, okazując miłosierdzie. Jeśli nie odpowiemy, pozostajemy z tym, cośmy sami sobie zgotowali, sprawili. Myślę, że rzeczywistość świata nam i historia świata to pokazuje i dzisiaj też może bardziej to wyraziście, chociaż gdzieś tego wydaje się, że ten wielki świat nie zauważa, czy jakby ginie, mocne słowa, ale to coś tutaj żeśmy też usłyszeli, ale jakby nie widzi tego. I w tym wymiarze to słowo od Boga, które rozjaśnia, poucza, które sprawia, które chcemy mówić jako miłosierne słowo. Miłosierne słowo, takie słowo, które buduje, które pociesza, które ośmiela, które przyjmuje. To bardzo wyraźnie widzimy też w encyklice świętego Jana Pawła II o miłosierdziu Bożym, gdy ten czyn miłosierdzia, czy słowo miłosierne jest tym przyjęciem, wysłuchaniem, odbudowaniem dobra. Takie słowo miłosierne, ale też kojarzą mi się słowa i wypowiedź błogosławionego księdza Michała, który mówił, karcenie, czyli trudne słowo, słowo prawdy, ono jest też słowem miłosierdzia, bo zaprasza do tego, byśmy podjęli refleksję, byśmy się przyznali, czy rozpoznali prawdę. Prawdę o nas samych, która, też tu odwołam się do wypowiedzi księdza kapelana szpitala, pogodzić się, czy uznać to, co się w moim życiu dokonało i to, co jest bolesne. Właśnie miłosierne słowo, miłosierdzie sprawia, że my się nie lękamy tego. Nie lękamy prawdy o sobie, bo ona jest dla nas wyzwalającą, bo Bóg nas wtedy przeobraża, przemienia, wyzwala, odbudowuje w nas dobro. Także, ale wszystko to też jest łaską i wyrazem Bożego miłosierdzia. Kiedyś w wywiadzie do pisma Idziemy w diecezji praskiej z Niedzielą Miłosierdzia, to było związane o miłosierdziu, gdzieś tam wyraziłem tak, że Pan Bóg wszystko dla nas uczynił, jest miłosierny w swoim słowie, w swoim czynie oczywiście. I potrzeba tylko z naszej strony tego kroku, ażeby otworzyć się na to miłosierdzie, przyjąć miłosierdzie. I otrzymałem taki list od biskupa Juliana Wojtkowskiego, biskupa seniora w Olsztynie. Tak delikatnie, ale bardzo jednoznacznie mówi, dziękuję księże biskupie, piękny wywiad, ale tam jest taki lekki semi-pelagianizm, czyli ksiądz biskup napisał, że to my jakby ten krok pierwszy mamy uczynić. Nie. Wszystko, co nawet my czynimy, jest wyrazem też łaski od Boga, Bożego działania. Czyli i to, że my ten krok czynimy, to jest też wyrazem łaski, którą od Boga otrzymujemy. Czyli Bóg jest tym sprawiającym wszystko. I to takie właśnie zastanawiające, to pouczyło mnie. Kiedyś potem spotkaliśmy się, mówię, że to ja jestem tym winnym, a ksiądz biskup Jotkowski mówi, tak, księże biskupie, trzeba uważać, jak my formułujemy, wyrażamy. A więc, czyli to słowo, które, to co jest działaniem Boga, on wszystko jest łaską, czyli to nawet, że przyznajemy się do tego, kim jesteśmy, też w tym takim perspektywie głębokiej, wielkiej, płynącej z rozumienia naszej wiary i tego, kim jest Bóg, jak działa w stosunku do nas i w rozumieniu łaski. Musimy, uznajemy, że ostatecznie też jest to dar od Boga.
A zatem miłosierne słowo i słowo mocne, trudne, które też jest słowem miłosierdzia. Pisz, mów o moim miłosierdziu. To wezwanie do świętej Faustyny, które no, było zaproszeniem, aby głosić słowo o miłosierdziu. Dzienniczek, zapis i to, co uczyniono, głosząc, nauczając. Oczywiście wiemy, że samo Słowo Boże zawarte na kartach Pisma Świętego, ono nam objawia Boga jako miłosiernego. I to, żeśmy odczytywali w historii naszej wiary chrześcijaństwa, dlaczego Bóg się przypomniał w naszych czasach. Czy dzienniczek coś nowego przyniósł, czy nasze nauczanie dzisiaj o miłosierdziu Bożym, Słowo o miłosierdziu Bożym, to jakby ubogaca. Oczywiście powiemy nie, bo Pan Bóg wypowiedział się ostatecznie swoim Synu i w tym Słowie, które zostało zawarte, spisane w Piśmie Świętym. Ale to jest to przypomnienie, bośmy trochę jakby zapomnieli, tak jak to zaznacza też błogosławiony ksiądz Michał Sobodźko. I stąd też potrzeba, ażeby dzisiaj to, co czynimy, od tego orędzia przekazanego świętej Faustynie i przez apostołów miłosierdzia, którzy wraz z nią, czy po tym przypomnieniu danym przez Pana Boga to dzieło podjęli. Błogosławiony ksiądz Michał Sobodźko, pierwszy taki swój zapis o Bożym miłosierdziu, tak próbuję to odczytywać czy rozpoznawać, właściwie to gdzieś napisał w swoim dzienniku około 1938 roku, tak to wnioskuję. To już właściwie święta Faustyna odchodzi z naszej tej doczesności. Zapisał w ten sposób. Są prawdy, które się zna, o których się mówi, które jest przedmiotem naszych modlitw. Tak było ze mną, z prawdą Bożego Miłosierdzia. Głosiłem je w kazaniach, modliłem się w psalmach zwłaszcza, ale ciągle jakby nie rozumiałem, nie rozpoznawałem tajemnicy tej prawdy. Potrzeba było prostej zakonnicy świętej siostry Faustyny, zgromadzenia sióstr Magdaleny, która o tej prawdzie wielokrotnie, i też pisze, wiedziona intuicją, o tej prawdzie wielokrotnie mi przypominała, mówiła, że jest najwyższym przymiotem Boga w Jego udzielaniu się wobec stworzeń. Długo zastanawiałem się, rozważałem, pytałem innych, radziłem się i dopiero po latach odkryłem wielkie znaczenie i wartość tego starodawnego, jakkolwiek zapomnianego w Kościele kultu. To jest jakby takie pierwsze w moim odczuciu jego zapis wyrażający to, co się dokonało. Święta Faustyna otrzymała orędzie od Pana Boga, od Jezusa Miłosiernego. Powiedziała to swoim spowiednikom, powiedziała błogosławionemu księdzu Michałowi. Oni podjęli to, ona w dzienniczku, a oni w swoim nauczaniu, w swoim przekazie, głoszeniu, w słowie pisanym, czy tym też słowie miłosierdzia, miłosiernym przez to, jak do kogo się zwracali, czy słowem właśnie pocieszenia, przyjęcia, przygarnięcia, czy też może trudnym słowem, aby obudzić tę potrzebę przemiany, to zaczęli czynić. I właśnie zainspirowani, bo Bóg się przypomniał poprzez swoje słowo objawienia o tej tajemnicy, która na te czasy, wtedy i dzisiaj jest taką bardzo aktualną. To, czego doznajemy, doświadczamy dzisiaj. Jakim jest Bóg? Błogosławiony Michał też to tak odczytywał w kontekście właśnie swego doświadczenia wiary, swego życia wiary duchowego, jako duszpasterz w kontekście właśnie posługi duszpasterskiej Kościoła ówczesnego, zagrożeń, które wisiały nad światem, odchodzenia od Boga, bo takie jak wiara się rozwijała, tak też ciągle gdzieś tam były te tendencje, by pomijać, odchodzić od Boga. To wszystko
podpowiadało mu, że rzeczywiście ta prawda o Bogu, który jest miłością zniżającą się do naszej nędzy, naszej niemocy, ograniczoności, naszego grzechu, że takim Bóg się objawia swoim Synu, bo wszystko, co czyni Jezus, jest tym i miłosiernym słowem, miłosiernym czynem i też tym wołaniem do Boga za nas, bo przecież też modlitwa. I tak to odczytując w tym kontekście, czym jest to orędzie miłosierdzia, tajemnica miłosierdzia, błogosławiony Michał zaczął to słowo nieść, głosząc, nauczając, pisząc i też w swoim czynie, czy też w tym słowie wypowiadanym w relacjach z innymi, nieść światu. Tak chcę to jakby w tym kontekście odczytywać, widzieć, czym jest to właśnie to słowo o Bożym miłosierdziu. I co ci apostołowie Bożego miłosierdzia uczynili, tak jak dzisiaj tu wspominamy, te trzy postacie świętej Faustyny, świętego Jana Pawła II, błogosławionego księdza Michała. Może się skupię trochę na takim przybliżeniu tego, co uczynił błogosławiony Michał w tym wymiarze słowa głoś o miłosierdziu. A więc kiedy zaczął nauczać, kiedy mówił o miłosierdziu Bożym. Myślę, że spotkając świętą Faustynę, to był 33 rok i wtedy inspirowany tym, co ona przeżywała, o czym mówiła, myślę, że w jego nauczaniu, w jego kazaniach gdzieś to zaczynało się pojawiać. Oczywiście nie odwoływał się, tak jak to wspomniałem, intuicją wiedziona, czyli bardzo był ostrożny, bo gdyby napisał, miała takie objawienia, a wiadomo, że muszą być zbadane, Kościół musi rozeznać, gdyby zaczął tak opowiadać, byłby zaraz dystans, byłaby jakby jakiś opór, chociaż doskonale wiemy i tak, ile to za nim orędzie miłosierdzia, może bardziej kult Bożego miłosierdzia odnalazł swoje miejsce w Kościele, się dokonało, ile było trudności, przeszkód, chociaż ci wielcy, święta Faustyna, że to dzieło będzie jakby w upadku, zaniku, ale Pan Bóg swoje przeprowadził. Błogosławionego księdza Michała bardzo wyraźnie też to widać. Czasami mnie pytają, jak on musiał przeżywać, jak on cierpiał, że tu zakazy i tak dalej. Jak się wczytuję w jego zapisy, w jego przekaz, jakby w całym kontekście, jest bardzo spokojny. On mówi, to wszystko służy temu, aby rzeczywiście Boże dzieło się dokonało, oczyściło z tego, co jest właśnie, gdybyśmy tylko głosili orędzie świętej Faustyny, objawienia i w to wpatrzeni. Czasami może też taką refleksję czynimy, brakuje nam trochę właśnie w całej pracy teologów też, że odnosimy się do orędzia świętej Faustyny. Tak, ale ono nie mówi więcej niż to, co mówi objawienie Boże, Pismo Święte, nauczanie Kościoła. Jakby ta warstwa głoszenia słowa przez tą taką teologię miłosierdzia Bożego, to jest jakby grunt, na którym osadza się też i dzienniczek świętej Faustyny, jej przekaz. On nie jest pierwszy przed Pismem Świętym, on nie jest pierwszy przez teologię, tylko przez teologię, przez kierownika duchowego miało być weryfikowane, tak jak Jezus objawiał się tej Faustynie. Nie kierownik miał być posłuszny Jezusowi objawiającemu się, tylko Jezus objawiający się mówił, słuchaj i kierownik duchowy, który właśnie, tak jak to w Kościele się dokonuje, rozeznaje Kościół, rozeznaje tę prawdę. Także to właśnie intuicją wiedziona, wracam do tego, był ostrożny, by ten przekaz i nauczanie o Bożym miłosierdziu rzeczywiście oprzeć przede wszystkim na Piśmie Świętym i pokazać, że objawienia prywatne, takie jakich doznała święta Faustyna, są przypomnieniem, inspiracją, są tak jak sam zaznaczał, że potrzeba było tego przypomnienia i uważam też, że gdyby nie zetknął się świętą Faustyną, nie usłyszał jej orędzia, nie w swoim takim otwartym, głębokim podejściu to widać w całym jego życiu, że wyczuwał to, co jest potrzebą Kościoła.
na co trzeba dzisiaj odpowiedzieć, jak zareagować, to nie sposób to wszystko przedstawiać, ale takim był. I dlatego on nie przeszedł obojętnie wobec tego, co mówiła mu święta Faustyna. I wobec tego zainspirowany, ale idąc tą drogą, jak Kościół podejmuje, jak przekazuje nasza wiara, nauczanie Kościoła, tak to rozeznawał i temu się oddał, poświęcił, ale z całą otwartością. Pan Bóg swoje dzieła przeprowadzi. I nawet pisał, że jeśli by nawet nie uznał Kościół objawienia się Faustyny i tego, co się dokonywało, to przecież miłosierdzie Boże, tajemnice Bożego miłosierdzia i tym prawdę tak, w kontekście takim biblijnym, szerokim, trzeba głosić. To nabożeństwo, ten kult potrzebny jest dzisiaj w Kościele. Jak kto przyjdzie do Pana Boga, jak pokazać współczesnemu światu, to ciągle jest aktualne, kim jest Bóg. To, cośmy usłyszeli też w tych świadectwach wcześniejszych, że miłość Boga, miłosierdzie Boga, które otwiera tych, którzy się lękają przyznać się do tego, jakim jesteśmy, każdy z nas. Więc w takim głębokim i coraz bardziej rozpoznawanym jakby rozumieniu, jak mówić o miłosierdziu Bożym i to słowo o Bożym miłosierdziu ujawniało się w pismach, w nauczaniu błogosławionego księdza Michała. I pierwszy jego tekst o Bożym miłosierdziu, to co wspomniałem w dzienniku księdza Sopoćki, to jest jakby jego takie świadectwo, wyrażenie tego, co w nim się dokonywało. On to zapisał w tych mniej więcej 38 rok, tak to wnioskuję, ale wcześniej, w 36 roku było pierwsze słowo drukowane o Bożym miłosierdziu, zapisane przez księdza Michała Sopoćkę, błogosławionego. I tam znamienne też, to jest taka broszurka wydana przez niego, najpierw artykuły w Wiadomościach Kościelnych Wileńskich w 1936 roku, pisane w kilku takich odcinkach i potem w jednej zwartej broszurce. I tam zaczyna to w taki sposób, że prawda Bożego miłosierdzia jest prawdą, która przemawia do najbardziej takich, czy zatwardziałych grzeszników, czy tych, którzy są jak właśnie mają to poczucie, że już dla mnie nie ma ratunku, że ja już jestem przegrany, do grzeszników, ale jednocześnie porusza i porywa tych, którzy idą drogą doskonałości. Pierwsze zdanie i właściwie tam jest zawarte wszystko. Czyli to słowo o miłosierdziu jest dla każdego. Czyli Bóg jako miłujący, miłosierny w stosunku do nas, bo wszystko, co czyni, jest w ramach Jego miłosierdzia, wszystkich przygarnia. Każdego. Kto czuje się jakby niegodny i wycofany i przerażony swoją słabością, swoim grzechem i mówi, że dla mnie nie ma ratunku już i to słowo o miłosierdziu Boga i pokazane także w czynie oczywiście, przez modlitwę, bo to razem się łączy, będzie przyciągało do Pana Boga, ale jednocześnie jest to inspirujące każdemu, kto już ma tę łaskę pójścia drogą wiary, drogą wzrostu wiary i życia chrześcijańskiego. Tak zapisał to w pierwszej broszurze, na pierwszym jego tekście. I oczywiście wyjaśniał, czym jest miłosierdzie, już tak teologicznie, biblijnie. Nic nie wspomniał o świętej Faustynie wtedy. Druga jego pozycja to rok później, no oczywiście wcześniej jeszcze w 1937 roku na początku to były obrazki Jezusa Miłosiernego i tekst Koronki do Bożego Miłosierdzia, Litania do Miłosierdzia Bożego. To było, chociaż w małym stopniu rozprzestrzeniało się wtedy, bo to w Krakowie drukowane, siostry miały Jezusa, Matki Bożej Miłosierdzia, zabrał do Wilna, potem w czasie wojny to zaczęło się bardziej rozprzestrzeniać tą drogą. W 1937 roku pisze o święto najmiłosierniejszego Zbawiciela, czyli pokazuje podstawy, potrzebę kultu Bożego Miłosierdzia razem z świętem Bożego Miłosierdzia. Oczywiście jest to jakby odpowiedź na te wezwania skierowane do świętej Faustyny. Ma być obraz, wcześniej już był malowany oczywiście w 1934 roku, ma być święto i ma być zgromadzenie. Trzy wezwania, to się gdzieś ujawnia, ale ksiądz Sopoćko nie pokazuje, bo to się o Jezus objawił świętej Faustynie, bo trzeba głosić miłosierdziu, bo trzeba też kult
Wiadomo, że wtedy się rozwija, gdy jest jakiś symbol, znak. Wyobraźmy sobie, gdyby nie było obrazu Jezusa Miłosiernego. Na czym byśmy się zatrzymali? Wchodzimy do kościoła i to mówią gdzieś tam w Afryce, w jakiejś tam kapliczce, obraz Jezusa Miłosiernego czy obraz. To już nam mówi, to z nas przyciąga, więc tak tąż głęboko i roztropnie, i szeroko, i w takiej perspektywie doświadczenia, wiary kościoła, praktyki kościoła widział. A więc o święto na Miłosiernego Zbawiciela. Ale wcześniej też trzeba wspomnieć o 1935 roku, gdy w Ostrej Bramie głosił o miłosierdziu. Święta Faustyna zaznacza to w dzienniczku, ukazanie po raz pierwszy obrazu, nic nauczania. I potem czas wojny, to zaczął już odważniej mówić o tym w kontekście tych zagrożeń i odwołał się do świętej Faustyny. Zresztą na tych obrazkach, gdy była koronka, no to, że to z pozwoleniem Kościoła, ale z prywatnych objawień. Także wszystko szło drogą właściwą dla praktyki Kościoła i wymogów Kościoła. I też traktat na początku II wojny światowej, no bo, ale myślę, że za bardzo się już tu trochę rozwodzę, żeby nie zabrać czasu. I wtedy po łacinie napisany De misericordia Dei eiusque festum instituendo, czyli traktat w języku łacińskim, by to słowo miłosierdziu, o kulcie docierało w takim powszechnym odbiorze Kościoła. Oczywiście to w czasie wojny zaczęło się szerzyć, bo ten traktat przywieziony do Ameryki, tam wydany, po wojnie wydaje go kardynał Glond. I następne teksty księdza Michała po wojnie o litanii Bożego Miłosierdzia z wyjaśnieniami, o nowennie do Bożego Miłosierdzia. Następnie no, te dzieła już wieńczące jakby, czy wspierające jego przekaz, czy to właśnie słowo o miłosierdziu, miłosierdzie Boga w dziełach Jego, trzy pierwsze tomy, rozważanie, medytacja nad tajemnicą Boga Miłosiernego, Boga Ojca, Syna, Ducha Świętego. I czwarty tom już takiej innej trochę konwencji pisany, ale też o kulcie, o Matce Miłosierdzia, o wychowaniu, miłosierdzie, wychowaniu, w duszpasterstwie. Także tak jawi się nasz błogosławiony Michał jako ten głoszący słowo o Bożym miłosierdziu. Czyli ci, którzy piszą, głoszą, nauczają, ale każdy z nas w tej misji prorockiej, do której z chrztu jesteśmy zaproszeni, jest tym głoszącym słowo, a powiemy, że słowo ma się przede wszystkim tak, jak stało się ciałem, słowo Boże, Syn Boży stał się człowiekiem, także to słowo ma się przejawić w czynie i oczywiście to wszystko ma być w odniesieniu i wyczytywane z natchnienia, czy naszego spotkania z Bogiem, co się ujawnia w modlitwie. Także te trzy wymiary w ten sposób się łączą. Niewątpliwie każda z apostołów miłosierdzia i tych dzisiaj nazywanych, wspominanych, wielkich w Kościele, ukazywanych nam, takim był w tych trzech wymiarach apostolstwa, ale też każdy chrześcijanin, każdy z nas, i czy czciciel Bożego Miłosierdzia, czy apostoł miłosierdzia, bo chyba tak siebie możemy nazywać i do tego wszyscy jesteśmy zaproszeni, może te trzy wymiary słowa, czynu i modlitwy w swoim życiu realizować. Także dziękuję pięknie. Tyle chciałem przekazać. Ja przepraszam, skorzystam stąd. Będzie mi wygodniej. Mieliśmy silny wstęp pana redaktora, ale chcę użyć pewnej analogii. Silniejsza była kawa. Chociaż część z nas pewnie pamięta, ja z dzieciństwa pamiętam dolewki. Robiło się do kawy dolewki. Kawa jest parzona tutaj, bo też piłem, ale chyba nikt nie zostawił sobie na dolewkę kolejną. Jak pójdziemy, to będzie nowa kawa. Używam tego przykładu dlatego, że niestety czasami mam wrażenie, że w duchowości współczesnej to jest jakaś skaza. Częściej pijemy dolewki niż samą kawę. O czym chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć o tym, że
Mówimy dzisiaj o miłosierdziu i dla mnie święta siostra Faustyna też oczywiście jest osobą bardzo ważną, ale chcę zacząć inaczej. Mamy objawienie publiczne, to o czym ksiądz biskup wspominał i ono wystarczy do zbawienia. My nie mamy obowiązku wierzyć w żadne objawienia prywatne. I nie będzie w tym uszczerbku, Pan Jezus nie wpuści nas do nieba tylko dlatego, że nie wierzyliśmy w jakieś objawienia, jakimś świętym, czy też nie byliśmy w nadmiarze czcicielami relikwii. To nie jest konieczne do zbawienia. Ale prawda jest taka, że w historii Kościoła pojawiają się prywatne objawienia, więc pytanie, jak je rozumieć, jak je umiejscowić? Przecież Ewangelia wystarczy. W prywatnych objawieniach, choć niektórzy chcieliby poszukać, nie ma niczego, co kwestionuje Ewangelię, coś, co dopowiada Ewangelię, coś, co zabiera Ewangelię, zmienia Ewangelię. Takich treści tam nie ma, bo jeśli by były, to one nie mogą pochodzić z tego samego źródła, czyli od Pana Boga. I to jest ten element rozeznawania Kościoła. Ale można by powiedzieć, że jeśli mamy Ewangelię i w konkretnych okolicznościach Jezus mówi na to, co cię czeka, na to, co teraz będzie, na to, co przyjdzie, na to, co już się zaczyna, otwórz Ewangelię tu, dokładnie tu i to czytaj. I w tym znaczeniu można by widzieć także objawienie miłosierdzia. Tyle tylko, że to objawienie miłosierdzia to nie jest jednorazowy akt dany świętej siostrze Faustynie. Lubię ją nazywać koroną, perłą w koronie Bożego Miłosierdzia. Ale w tej koronie pereł jest więcej, szmaragdów, rubinów, innych szlachetnych kamieni jest więcej, dużo więcej. Myślę, że można by oczywiście sięgać daleko, dawno, aż po ojców Kościoła, ale tutaj w Łodzi chcę powiedzieć, pamiętacie naszą historię. Jest rewolucja przemysłowa. Kościół przeżywa wtedy potężny kryzys. Zakony przeżywają potężny kryzys. Powstaje nowy, przepraszam za słowo, rodzaj ludzi. Robotnicy. Ludzie wyrwani ze swoich domów, ze swoich środowisk, ze swojej moralności, ze swojej tradycji. Pozostawieni sobie jako użyteczni. A z drugiej strony mamy świętość, która jest gdzieś za murami. Trzeba odejść od świata, żeby zyskać świętość. I nagle zaczyna się pojawiać myśl, że mogę być święty w świecie. Jak? Spełniając uczynki miłosierdzia. Czyli pójść do tych ludzi pogubionych w różny sposób. I albo dać im jedzenie, albo dać im ogrzewalnie, jak święty brat Albert w Krakowie. Można zająć się nieletnimi dziećmi, wykorzystywanymi dziewczętami, tak jak założycielka zakonu, do którego wstępuje święta siostra Faustyna, tak jak błogosławiona Maria Karłowska czyni to chociażby w Poznaniu. A zatem to miłosierdzie zaczyna być bardzo konkretne i rozumiane w kontekście czasu. Gdybyście mnie zapytali, gdzie w Piśmie Świętym jest tekst o miłosierdziu, to powiem najpierw, że ja rozumiem najprościej, jak mogę to powiedzieć. Miłosierdzie to jest sposób, w jaki kocha nas Bóg, mimo naszej głupoty. Sposób, w jaki kocha nas Bóg, mimo naszej głupoty. I teraz, jeżeli widzimy scenę ukrzyżowania. Panie, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Akt miłosierdzia. Ustanowienie także i apostoła wtedy, kiedy Jezus wyprowadza swoich uczniów poza Ziemię Świętą, naraża ich na rozmaite nieczystości rytualne. Pokazuje swojemu uczniowi wielką górę Hermon, przepiękną. Pokazuje piękne sanktuarium pogańskiego bożka Pana. A potem mówi, a ty będziesz jak skała.
To jest to słowo, które daje moc zmiany. I teraz proszę zobaczcie, wracam do łodzi i do każdej łodzi na świecie, do każdego takiego stanu, kiedy to miłosierdzie Boga w tym konkretnym momencie naszej historii to jest pójść do człowieka, który jest sam zostawiony sobie, gdzie nie ma renty, nie ma zabezpieczenia, nie ma opieki, nie ma jedzenia. Jest pogubiony. W XIX wieku powstają zakony miłosierdzia. Czasami lubię powtarzać, że tak jakby Pan Bóg taką hojną garścią wysypał zakony miłosierdzia. Encyklopedia Katolicka, jak sobie zajrzycie, wymienia ich powstałych w XIX wieku 100, w których nazwie pojawia się słowo miłosierdzie. Ziarna miłosierdzia. I dochodzimy do początku wieku XX. Dochodzimy do objawienia świętej siostry Faustyny. Ale jest jeszcze jedna książeczka, znaczy więcej ksiądz błogosławiony Michał napisał, ale ja lubię się odwoływać do takiej małej książeczki 1948 roku, w której ksiądz Sopoćko po zbadaniu wielu już spraw, po zaistnieniu wielu rzeczy, pisze, że jest siostra Józefa Menendez w Hiszpanii. Jest siostra Consolata Ferrero. Tak, pierwsze imię mi umknęło. I dopisuje, a kropką nad i w miłosierdziu jest święta siostra Faustyna. I dla niego mamy dzienniczek obu tych sióstr. Są procesy beatyfikacyjne przerwane, niedokończone. Niektóre te kulty odradzają się, inne gdzieś tam sobie podupadły. U Józefy Menendez Jezus mówi, jest was siedem. Siedem takich, do których przychodzę i chcę zapalić świat miłosierdziem. I rzeczywiście ksiądz Sopoćko, kiedy zakłada zgromadzenie, używa do pierwszej wspólnoty tych imion nie tylko Heleny, czy imię chrzcielne świętej siostry Faustyny, ale też Heleny Majewskiej, która miała dokończyć dzieło Faustyny. Wilno przygotowuje się w jakiś sposób do rozpoczęcia jej procesu beatyfikacyjnego. Ale używa też właśnie Benedykta, używa tych imion poprzednich, tych wizjonerek miłosierdzia. To są sekretarki Bożego Miłosierdzia. I zobaczcie ten cytat, który tutaj mamy. Zadaniem świętej siostry Faustyny jest pisać. To jest jej apostolstwo. Pisz. Za pomocą pisania masz mówić. Pisz. I chociaż ona na początku dzienniczka przekreśla i mówi, od dzisiaj moja wola nie istnieje, to jak sobie poczytamy historię, czyli na przykład korespondencję z matką generalną, także z księdzem Sopoćką, z księdzem Andraszem, jej krakowskim spowiednikiem, no to było jeszcze cała masa zachodu, zanim siostra Faustyna zrozumiała, że ona ma pisać i to już tyle. Bo ona już występuje z zakonu, już zakłada nowy i co ksiądz Sopoćko na to i do Watykanu będzie pisała i do księdza arcybiskupa wileńskiego będzie pisała. Nie, twoim zadaniem jest pisać. Ty jesteś sekretarką mojego miłosierdzia. Masz przypomnieć światu moje miłosierdzie. W tej ostatniej rozmowie, którą zapisuje zresztą ksiądz Sopoćko z siostrą Faustyną, kiedy ona już jest bardzo chora w Krakowie, mówi, że wtedy właśnie ja mam być tym, który dokończy to dzieło, zrealizuje je. Dlatego często mówimy o księdzu Sopoćce jako o tym, który zrealizował to, co Jezus powiedział przez siostrę Faustynę. I teraz co powiedział? Zobaczcie, ja wiem, że są trzy obrazy miłosierdzia, że są tradycje różne, ale kiedy mamy lata 30., kiedy za chwilę wybucha wojna, kiedy powtarza się to, co się wydarzyło w Ewangelii, apostołowie siedzą zamknięci z obawy przed Żydami. Wchodzi Jezus mimo drzwi zamkniętych i mówi, pokój wam. To właśnie te Ewangelie czytamy w Święto Miłosierdzia. To właśnie Chrystus, który jest przedstawiony na tym wizerunku,
że tak powiem, jest wizualizacją tej perykopy ewangelicznej. Dlaczego? Dlatego, że powtarza się ta sama Ewangelia, to samo zdarzenie. Na te czasy, które nadejdą, otwórz i czytaj. Jak będziesz siedział w więzieniu, w celi śmierci, w obozie koncentracyjnym, w zrujnowanym domu, to Jezus do ciebie przychodzi i mówi: pokój tobie. Ktoś powie: no dobra, no to wojna się skończyła, no teraz się znowu zaczyna, ale to może to orędzie już jest ad acta. No nie. Dlatego, że dzisiaj też przychodzi człowiek z całą swoją bezradnością. I pamiętacie, jak było objawienie wielkie, potężne, którym oddychał Kościół 3,5 wieku, danej świętej Małgorzacie Marii Alacoque. Jezus mówi: kochaj mnie za nich, bo oni mnie nie kochają. To Jezus, kiedy przychodzimy do Niego na te czasy, które mamy, sam napisał, z jaką postawą serca mamy przyjść. Jezu, ufam Tobie. Światowa Organizacja Zdrowia mówi jasno, że wiek XX był wiekiem chorób nowotworowych, sercowych. Wiek XXI ma być wiekiem chorób depresyjnych, kiedy nie widzimy sensu. Kiedy jesteśmy samotni w tłumie ludzi, kiedy mamy masę kontaktów i nie mamy do kogo zadzwonić, z kim się spotkać. To właśnie, zobaczcie, to prywatne objawienie, czyli ten palec, który wskazuje na ten moment Ewangelii. Przyjdź do mnie i zaufaj mi. To jest to słowo, które ma moc nas odmienić. Nikt cię nie potępił, ja też ciebie nie potępiam. To też to jest to, co Bóg nas kocha mimo naszej głupoty. I myślę sobie, jeżeli mamy mówić o słowie, powstało wiele dzienniczków, ponieważ przedstawiony byłem jako pracownik historii, więc powiem, zobaczcie, poczytać można sobie dokumenty. Mamy dzienniczek świętej Faustyny, ten drugi, no bo pierwszy nie istnieje. Mamy korespondencję Faustyny z innymi. Mamy dziennik księdza Sopoćki. Mamy, bardzo się cieszę, że się ukazał, dziennik Jadwigi Naborowskiej, pierwszej uczennicy, założycielki tego zgromadzenia. Mamy dziennik Heleny Majewskiej, oryginał, zachował się. Ta, która miała dokończyć dzieło Faustyny. I muszę powiedzieć, że na podstawie analizy dokumentów, czysto ludzkiej, czysto świeckiej, rozumowej, do tego dokładając inne, wcześniejsze objawienia, Józefy Menendez, wspomnianej Konsolaty Ferrero, to nie mogło podchodzić od ludzi. To też jest przesłanka, po której możemy powiedzieć, że to słowo spisane, które odsyła nas zawsze do Ewangelii, nie tylko pochodziło od tych sióstr. I to ta mądrość księdza Sopoćki, człowieka bardzo wykształconego, bardzo roztropnego, i dopowiedziałbym jeszcze jeden element, to kiedy on milczał, bo Kościół sobie tego życzył, to posłuszeństwo Kościołowi, niezwykłe cierpienie człowieka. Że to wszystko sprawia, że patrzymy na objawienie, w którym Faustyna jest perłą w koronie. Ale Ewangelia jest na zawsze. I to miłosierdzie przypomniane nam, to nie jest tylko epizod świętej Faustyny, w dobrym tego słowa rozumieniu. To jest bardzo konsekwentny plan Boga wprowadzany od wieków w całym Kościele. Żeby poznać, jak kocha nas Bóg mimo naszej głupoty. Dziękuję. Szanowni Państwo, było o kawie, było o dzienniczku, było o błogosławionym księże Michale. Ja powiem tak, z jednej strony mam taką ułatwioną trochę rzecz, ponieważ wiele rzeczy, które mam w głowie, zostały tutaj powiedziane. Z drugiej strony sobie myślę, że tak siedzimy sobie tutaj już kilka godzin i tak myślę, przecież my sobie trochę się przekonujemy, albo próbujemy przekonać, może innego słowa użyję,
może raczej sobie przypominamy to, do czego jesteśmy wszyscy przekonani. Jeżeli jesteśmy wszyscy przekonani do tego, że dzienniczek, który leży tutaj przede mną, jest dziełem Boga, że przecież objawienie jest najważniejsze i miłosierdzie Boże trzeba głosić, ja bym bardzo teraz chciał, żeby księża biskupi stanęli przed nami, pobłogosławili nas i puścili nas na plac niepodległości, na rynek, na targowisko, żebyśmy poszli teraz o tym miłosierdziu, powiedzieli ludziom. I tutaj jest ten problem, proszę Państwa, który ja widzę w rozumieniu słowa. I może chciałbym trochę o tym powiedzieć, ponieważ nie chciałbym, żebyśmy wszyscy tutaj czuli się tak dobrze, a nawet co więcej, chciałbym, żebyśmy sobie może trochę podyskutowali, porozmawiali. Proszę zwrócić uwagę, kiedy myślałem nad tematem, który ksiądz proboszcz Wiesław, no jakby na to nie patrzeć, on sam jest zagorzałym głosicielem Bożego Miłosierdzia, mi trochę zadał, to pierwsze, co mnie jakby zgubiło moją uwagę, to jest słowo głosić, a ponieważ głoszenie to jest, można powiedzieć, mój zawodowy konik, coś, co jest mi bardzo bliskie, to zadałem sobie pytanie, gdzie w dzienniczku po raz pierwszy zostało użyte słowo głosić? Proszę Państwa, przeczytam Wam jedno zdanie, to jest 50. punkt, gdzie siostra Faustyna powiada tak, a właściwie to Pan Jezus powiada przez Faustynę nam tak. Pragnę, ażeby kapłani głosili to wielkie miłosierdzie moje względem dusz grzesznych. Tyle. Tam się pojawia słowo kapłani. Wszystko fajnie. Dzisiaj wielokrotnie tutaj się pojawiało słowo, które było wypowiedziane. To było słowo kryzys. Proszę Państwa, my jesteśmy w nieustannym kryzysie. Słowo kryzys. Zaraz do tego słowa jeszcze się odniosę. To a propos kapłanów i a propos głoszenia. Kilka dni temu, będąc w Warszawie, mieliśmy spotkanie rady, do której należę przy konferencji Episkopatu Polski. Później wraz z kolegami i nie tylko poszliśmy na miasto. Wieczór, mnóstwo ludzi, młodych ludzi, obcokrajowców. Byliśmy w podobnym budynku, strukturze budynku, jak nasza manufaktura. Siedzą tam setki, a może nawet tysiące ludzi, jedzących, pijących, śmiejących się. Siedzimy przy stoliku. Nachodzi mnie taka myśl. Myśl, którą wypowiadam głośno do moich kolegów, mówię, słuchajcie, popatrzcie na tych ludzi. Ja mówię, słuchajcie, jak tym ludziom, na których widzę, dzisiaj głosić Jezusa? Ja nie mam wątpliwości, że my mamy im głosić Jezusa. My mamy im głosić prawdę o miłosierdziu. Moje pytanie jest, jak? Jak tym, którzy sprzedają na rynku Placu Niepodległości, mówić o Bogu? Jak im dzisiaj mówić o Kościele? Pytanie brzmi, jak? To jest pytanie o słowo. Jak to zrobić? Mam w głowie taką historię, która się wydarzyła. Historia związana z kardynałem Karolem Wojtyłą, późniejszym papieżem, jak wiecie wszyscy. Otóż, jak wiemy, papież był członkiem zaangażowanym członkiem Soboru Watykańskiego II. Ale był również osobą, która w swojej diecezji wprowadzał ten sobór. No więc po sesjach soborowych, jak przyjeżdżał do diecezji, spotykał się z księżmi i mówi, na soborze omawialiśmy to i to. I wtedy księża wychodzili i mówili, księże, kardynale, a ludzie to są tacy, świat jest taki, sieje nam się pogaństwo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest taka świetna wypowiedź, którą można znaleźć w jednej z pozycji książkowych, gdzie kardynał Karol Wojtyła wychodzi do nich i mówi, proszę księży, proszę księży, ja to wszystko wiem. Ja wiem, o czym wy mówicie. Ja was wezwałem po to, żebyście radzili, co tu zrobić, żeby do tych ludzi
dotrzeć z Ewangelią. Widzicie, ksiądz biskup mówił o słowie miłosiernym. Spójrzmy na to słowo w dwojakim, na samo pojęcie słowa. W dwóch aspektach. Pierwszy aspekt to jest co do treści i generalnie dużo dzisiaj słyszeliśmy o treści. Czyli słowo daje mi jakąś treść. Ewangelia przynosi mi jakąś treść. Jezus ucząc mnie daje mi przesłanie. Ale druga strona to jest właśnie ta, o której chciałem mówić, to jest co do formy. Co do formy. Proszę zobaczyć. Prześledźcie sobie Ewangelię od strony formy. Jezus idzie z uczniami, znajduje się nad jeziorem. Mówi tak, patrzy na odbiorców, mówi do rybaków. Jest na polu, przywołuje przykłady zaczerpnięte z pola. Rozmawia z faryzeuszami, przywołuje teksty, przykłady, które są im bliskie. Forma. I teraz pytanie jest takie. Jaką formą dzisiaj, jakim językiem dotrzeć do mojej bratanicy, która jest w drugiej klasie czy trzeciej klasie liceum, tu niedaleko Politechniki, jak dla niej Kościół, oczywiście ona chodzi na liturgię, ale ona się z nim nie utożsamia. Ona się z nim nie utożsamia. Jakim językiem dotrzeć do państwa niektórych dzieci, którzy mają po 30, 40 czy 50 lat, jak oni na słowo Kościół, prawda, delikatnie mówiąc, mają jakąś wysypkę. Jakim językiem? Jakim językiem mówić ludziom, nam, sobie o Bogu? Pan redaktor dzisiaj użył takiego sformułowania o prawdzie. Tak, rzeczywiście mamy kryzys prawdy. No i cóż z tego, że my wiemy, że mamy kryzys prawdy. Proszę zobaczyć tylko, do czego doprowadza kryzys prawdy. Przede wszystkim kryzys prawdy jest, proszę Państwa, w relacjach między nami ludźmi. Proszę Państwa, kryzys jest w relacji. Kryzys wiernych jest w relacji z Kościołem. Kryzys człowieka jest w relacji do Boga. Kryzys prawdy jest w relacji. Teraz zobaczcie, co się pojawia, kiedy pojawi się ten kryzys prawdy. Po pierwsze, mamy to, co wszystkich nas boli społecznie, brak odpowiedzialności za słowo. Ktoś sobie wychodzi, kłamie, wszyscy. Nie ma konsekwencji. Po drugie, to jest to, co język etyki nazywa utylitaryzmem w stosunku do drugiego człowieka. Żeby wam wytłumaczyć, o co chodzi z tym utylitaryzmem. Chodzi o pewną postawę człowieka, który uważa, że dobre jest tylko to, co jest korzystne dla niego. I proszę zwrócić uwagę, dzisiaj tak uważa znaczna część społeczeństwa. Szczególnie tego społeczeństwa młodego, dobre jest tylko to, co jest dla mnie dobre. No więc mówi, Bóg nie jest dla nich dobry, ponieważ oni go w ogóle nie widzą, nie czują, nie szukają. Mógłbym to poprawiać. Ale jest jeszcze drugie niebezpieczeństwo. I tutaj też mówił pan redaktor o tym. To jest kwestionowanie tego, co jest negatywne. Nie ma rzeczy negatywnych w świecie. Wszystko jest dobre. Chcesz sobie poćpać? To jest dobre. Chcesz pójść na dyskotekę i przespać się? To jest dobre. Chcesz rozwalić małżeństwo? Jakie małżeństwo w ogóle? Nie ma żadnego małżeństwa. Ja jestem z kimś. Jest relacja. To jest dobre. Zobaczcie, to jest zatrata poczucia prawdziwego dobra. A Bóg jest prawdziwym dobrem. A człowiek tak tego nie rozumie, nie kuma, nie czyta, w ogóle nie przyjmuje. Druga rzecz, która jest bardzo poważnym problemem, szeroko rozumianym dla Kościoła, z którym Kościół, również Kościół w Polsce, nie radzi sobie przynajmniej od ostatnich 70-80 lat.
a na pewno po II wojnie światowej. To jest wytworzona oczywiście desakralizacja, która przekształca, dehumanizuje człowieka. Jak ja, to będzie trochę uderzenie, nie traktujmy tego jako uderzenie, ale raczej traktujmy to jako pewną realię. Ja teraz pracuję, jestem przed takim przygotowaniem takiego wykładu, którego celem, moim celem jest wysłuchanie nagrań. W cudzysłowie nazwijmy to, bo nie wszystko to się kwalifikuje, ale nazwę to ogólnie. Będziecie, chodzi o pojęcia, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Nagrań homilii i kazań, które są umieszczane w internecie, których odsłuchuje kilka, w niektórych przypadkach kilka tysięcy ludzi dziennie. Oceniam to pod względem treści tych kazań. Proszę Państwa, to nie jest, tam nie ma Boga. To jest jakaś humanizacja, to nie jest Ewangelia. To jest jakaś humanizacja człowieka, która tak naprawdę jest jego duchem, dehumanizacją. Proszę zwrócić uwagę, my żyjemy, ksiądz arcybiskup Grzegorz kilka dni temu przywołał taką myśl papieża Franciszka, rzeczywiście ona się coraz częściej powtarza, pojawia w wypowiedziach papieża, gdzie papież mówi o tym, że my żyjemy w takim czasie, gdzie następuje koniec pewnej ery. Po prostu pewnej ery. To nie jest kryzys, to jest koniec pewnej ery. Pan dzisiaj też użył, pan redaktor też użył tego pojęcia. Ale jakiej to jest koniec pewnej ery? To jest koniec ery i początek nowej ery, w której dla człowieka nie istnieje nic, co jest święte. Nie istnieje nic, co jest święte. I to jest, my nazwiemy to językiem teologii, pojęciem taka moralna degradacja. To jest upadek człowieka, czyli rozkład wartości. Po prostu rozkład wartości. Tylko uwaga, próżnia musi być czymś zapewniona. Jeżeli rozpadają się jedne wartości, przychodzą inne, które my sami sobie tworzymy. I ksiądz Julek użył dzisiaj takiego pojęcia, nie, przepraszam, ksiądz Waldek użył takiego sformułowania Bartocha, że widział, prawda, gdzie, że miłosierdzie może być filantropią. Nie? Proszę zwrócić uwagę, czym się różni fundacja prowadzona przez pana Jurka Owsiaka od Caritasu? Powiedzcie mi, czym się różni? Dla mnie tylko jednym. Jedno ma krzyż. Jedno ma krzyż. Oczywiście, wielu z was się nie zgodzi, oczywiście, cała istota jest w idei prowadzenia działalności. Ale zewnętrznie nic się to nie różni. Ale cele. A no to, okej, okay. Czyli ideę. Czyli mówimy o idei. Tylko, że teraz proszę zwrócić uwagę, przekażmy ideę ludziom, że ideą Caritasu jest, przekażmy to. Ludzie nie chcą tego słuchać. Ludzie nie chcą tego słuchać. My to wiemy, ale ludzie tego nie chcą słuchać. Ludzie chcą dostać serduszko. I tylko przez chwilę, dokładnie. I teraz proszę Państwa, żeby skonkludować, bo no właśnie, bo zaraz będzie ta kawa z dolewką. Ja się długo zastanawiałem nad tym, czym jest tak naprawdę miłosierdzie. Tutaj ksiądz Michał bardzo fajnie to powiedział. Ja mam trochę inne spojrzenie na miłosierdzie, takie inne, ale wpisujące się. Proszę Państwa, dla mnie ktoś z nas, kto się nie nawrócił, nie odkrył i nie odkryje miłosierdzia. Ja tak to rozumiem. Nie ma miłosierdzia bez zrozumienia tego, czym jest nawrócenie. Jeżeli nie przeżyliśmy nawrócenia, to głosząc miłosierne, głosimy jakąś ideę, w którą owszem możemy wierzyć, ale do której niekoniecznie możemy mieć przekonanie. I teraz odpowiedź na pytanie, które tu postawiłem, bo chciałbym, żeby ktoś pytał, to w takim wypadku, jakim dzisiaj językiem Kościół powinien mówić? Dla mnie jest tylko jeden język Kościoła, którym Kościół przestał mówić już od
niestety wielu lat. To jest język Biblii. Na wszelkiego rodzaju kryzysy. I siostra Faustyna, przywołując, mówiąc o miłosierdziu, proszę Państwa, czytając w tych zapiskach je, to tak naprawdę cała rzecz polega na tym, że Faustyna mówi językiem Biblii. Tylko, że ten język Biblii, tak, on jest jakby współczesny dla ludzi, którzy wtedy żyli. I w tym znaczeniu dzienniczek rzeczywiście jest jednym z wielu darów. Ale proszę zwrócić uwagę, istota problemu jest dzisiaj w tym, czy my, jak powinniśmy chcieć tą Ewangelię głosić. Dla mnie to jest jedyna metoda. Nie żadne socjotechniki. Nic z tych rzeczy. Za chwileczkę będziemy mieli szeroki schyłek tego wszystkiego, co nazywamy mediami. Ich po prostu nie będzie. One się zgaszą tak, jak można zgasić knot świeczki, prawda? Jednego dnia wszystko przestanie istnieć. Proszę zwrócić uwagę. Tutaj pani redaktor z telewizji jest chyba jedną z najmłodszych w obecnych, ale proszę zwrócić uwagę. Wszyscy, którzy mają dzisiaj poniżej tak naprawdę 70 lat, ich język to jest ten język. Ich świat to jest ten świat. Oni nie potrzebują tego. Oni nie potrzebują tego. Cóż z tego, że my to wiemy? Nadal będę powtarzał, cóż z tego, że my to wiemy? I co więcej, ja się z Panią zgadzam. Ale cóż z tego? To jest ten świat. To jest też również nasz świat. To jest nasz świat. My czerpiemy z tego. Proszę Państwa, ktoś przychodzi do kościoła, siada, uczestniczy w liturgii, słucha Słowa Bożego i sorry, bardzo wielu mówi, ale o czym on gada? O czym my słyszymy? O czym my słyszymy? I to jest ten problem. Ja może to zakonkluduję taką myślą, żeby nie było to takie smutne i dopijające. Ja chcę powiedzieć tak. Moje przemyślenie w tej materii jest takie. Trochę ufam, trochę wierzę, trochę mam nadzieję i trochę nawet na to liczę, żeby za mojego życia nastąpiła jeszcze w świecie jakaś duża interwencja Boga. I ufam, że tak będzie, że taka interwencja Boga nastąpi. Dlaczego? Dlatego, że jak pokazuje historia dziejów Kościoła, to tylko duże interwencje Boże powodowały to, że następowało jakieś nawrócenie. Proszę zwrócić uwagę. Można powiedzieć, no jeżeli czytamy znaki czasu i przeczytamy na przykład, że pandemia jest jakimś znakiem czasu, to ja wcale nie widzę nawróceń. Tak, tylko widzę jeszcze nawet większą rzecz, bo wszyscy nam powiedzieli, jak se wszczekniecie 7 szczepionek, no to już was nawet komar nie ugryzie, jak ugryzie, to padnie, za czym doleci. No więc proszę zwrócić uwagę, jakby tutaj chodzi o to, że musi nastąpić jakaś, według mnie jakaś taka interwencja Boga, gdzie człowiek zrobi stop, wstrząśnie i wtedy się po prostu zaczniemy jakby na nowo nie tyle zastanawiać. Zobaczymy, że my bez Boga no, nie pójdziemy dalej. Dziękuję serdecznie i nawet zachęciłbym Państwa do tego. Mamy, tu już tutaj krzyczą, że zaraz będzie kawa, ale może poświęćmy sobie chwilę czasu, żebyśmy chociaż podyskutowali. Dziękuję bardzo serdecznie. Proszę bardzo do zadawania pytań bądź wypowiedzenia własnego głosu w tej sprawie. Ja tak nieśmiało parę słów chcę powiedzieć. Nieśmiało, ponieważ przyjechałem z księdzem biskupem Hendrykiem, który o miłosierdziu Bożym prawie wszystko wie, a o księdzu Michale Sopoćce wszystko wie. Taka moja refleksja z takiego mojego ogródka Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku. Tutaj tak ukłon ku księdzu Michałowi, który powiedział parę zdań, które zapisałem nawet sobie. Właśnie objawienie publiczne, Pismo Święte, to właśnie to główne źródło. I kiedy właśnie myślę o księdzu Sopoćce i o tym wydarzeniu, takim bardzo trudnym dla niego notyfikacji, którą otrzymał, więc właśnie ta świętość, mądrość i pokora księdza Michała Sopoćki, który posłuchał Kościoła,
ale nie przestał tego, co on czynił, tylko jakby się skoncentrował na źródle, którym właśnie było objawienie, Pismo Święte, psalmy, Ewangelie. I właśnie to jest taka piękna postawa posłuszeństwa, pokory, świętości, a jednocześnie robił to, co właśnie, co czynił wcześniej. I właśnie druga taka myśl, którą również czasami właśnie podejmuję w sanktuarium, kiedy oprowadzam pielgrzymów w naszym sanktuarium, o księdzu Michale Spodźce. Właśnie to bardzo pięknie, dziękuję bardzo za to słowo, że ksiądz Michał zrealizował to, czego jakby no, nie mogła siostra uczynić, siostra Faustyna, prawda? Ja jeszcze dodaję taką jedną myśl, że Jan Paweł II powiedział głośno to, czego w swoich czasach, w swoich sytuacji siostra Faustyna nie mogła powiedzieć. Więc właśnie ona jako pierwsza, prawda, który Pan Jezus objawił, a ksiądz Sopoćka, Jan Paweł II, jako ci, którzy zrealizowali, czy powiedzieli głośno światu właśnie o miłosierdziu Bożym. Bardzo dziękuję wszystkim. Bardzo dziękuję za wszystkie wypowiedzi, one były naprawdę ogromnym światłem dla mnie. I tak patrzyłam na ten baner Pana Jezusa Miłosiernego i przyszło mi na myśl, że są też takie kroki. Pierwszy krok czyni właśnie Pan Jezus. Wychodzi z ciemności, pokazuje światło, przez Jego dłonie, stopy, przez serce wychodzi cała smuga światła, która oświetla ten drugi krok, a tym drugim krokiem są święci, na których my patrzymy i na których się wzorujemy i mówimy, wow, oni to mieli, czasem im zazdrościmy, ale wiemy, że my też jesteśmy powołani do świętości. I właśnie ten trzeci krok to jesteśmy my, tutaj i teraz. Święty Paweł mówi, że jeśli byście znieśli odrobinę szaleństwa z mojej strony, choć właśnie ogłoszenie, oto takie szaleństwo ogłoszenia miłosierdzia, nie wiem, na dachach, na samochodach, na rynku, no to by była prawdziwa realizacja tego, do czego nas powołuje Pan Jezus Miłosierny. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa zabierze? Dziękuję bardzo za te piękne słowa, piękne wykłady. Tak naprawdę jestem tu z Bożego przypadku. Naprawdę zapisałam się na ostatnią chwilę. Trochę uciekłam z domu, ale chciałam tak a propos tego szaleństwa też troszkę się odnieść. Ja jestem z Konstantynowa Srebrnej. Taka malutka parafia, może ktoś zna. I tam no już kilka lat temu gdzieś dostałam słowo, zbuduj mi arkę. I z moją przyjaciółką założyłyśmy najpierw taką małą grupę parafialną, która w tym roku przerodziła się w fundację, Fundację Skarby Pokoleń. I przepraszam, głos mi drżni, jestem przyzwyczajona, słuchajcie, fundacja jest na razie mała. Mimo, że jestem szefową bardzo, bardzo dużej firmy, korporacji, przemawiam często, ale co chciałam powiedzieć, słuchajcie, tak naprawdę teraz, jak zamarzyło mi się, żeby pojechać do Łagiewnik, tu koleżanka dobrze o tym wie, słuchajcie, i mówi, słuchaj, nie musisz jechać do Łagiewnik, jest Kongres Miłosierdzia Bożego w Łodzi. Ja mówię, no chwała Ci Panie, zawsze to jest tak, że mówisz i masz. Natomiast pierwszy raz zrozumiałam, czytając sobie chociaż właśnie o Łagiewnikach, że nawet ten kościół jest zbudowany jako statek, jako Arka Noego. I ponieważ no, gdzieś to natchnienie zaczęło się od tego, że mam zbudować Arkę i ja zawsze tak się pytam, jaką Arkę, co ja mam teraz iść i mówić, że są czasy ostateczne, przecież wszyscy mnie wezmą za wariatkę. Zrozumiałyśmy z koleżanką, że to chodzi o rodziny i chodzi właśnie o ten wymiar międzypokoleniowego pojednania. Żeby właśnie starsi dzielili się z młodszymi, a młodsi ze starszymi tym, że są skarbem. I powiem tak,
A propos tego, jak dotrzeć i tych komórek, to powiem, pierwszy raz się w tym dzielę, bo faktycznie miałam takie natchnienie niedawno. Zresztą czytam dzienniczek Faustyny codziennie od 4 miesięcy. Codziennie dostaję takie słowo, że powiem szczerze, że jestem, no czasami muszę długo dojść do siebie, bo wszystko jest w punkt, ale zrozumiałam, że to, co powinno się teraz zadziać, jeżeli chodzi o słowo, to faktycznie trochę to dostosowanie. I gdzieś przyszła mi taka myśl, żeby, no jak ja mam dotrzeć do tych dzieci? Ja mam trójkę dzieci, nastolatki i maleństwo. I tak naprawdę moja córka, słuchajcie, teraz poszła do liceum i już mówi, że ona nie pójdzie na religię. Do bierzmowania nie poszła. I my cały czas z tą moją przyjaciółką rozmawiamy, jak dotrzeć, jak tym ludziom mówić. Mówię, jak ten Noe to mówił, jak on nie chciał do tej arki zaciągnąć, ale przyszła mi do głowy aplikacja. Teraz młodzież tak naprawdę, faktycznie oni nie posłuchają tego, jak będziemy mówić, ale jeżeli będziemy mówić im językiem, i Faustyna powiedziała w dzienniczku, słuchajcie, wystarczy, żeby każdy jednego dnia zrobił uczynek miłosierdzia, albo słowem, albo czynem, albo modlitwą. Ja, ponieważ no, mówię, no, nasza fundacja nazywa się Skarby Miłosierdzia, to gdzieś tam mam wrażenie, że musimy zbierać te skarby i nawet zainspirowanie młodzieży do tego, żeby zbierała takie punkty, takie skarby, żeby gdzieś tam potem było właśnie coś takiego, co jest nakradzane, czy gdzieś do czegoś dążą, do kolejnych leveli, to myślę, że to jest coś takiego, co może się udać i powiem szczerze, że ponieważ właśnie teraz tworzymy stronę, to gdzieś pójdziemy też pewnie w stronę tej aplikacji takich skarbów miłosierdzia. Trochę pod przykrywką mam wrażenie, ale myślę, że to jest ten czas, w którym chyba tak trzeba działać, żeby pokazać, inspirować, dawać przykład oczywiście. Inaczej te pokolenia nie pójdą za tym, ale czy wejdą do tej arki miłosierdzia, możemy tylko siać. Dziękujemy. Proszę Państwa, myślę, że już tymczasem, bo jest już pora, tym bardziej, że musimy zdążyć w kolejny panel, jest liczniejszy, więc będzie też trzeba na to mieć czas. Proszę, ksiądz proboszcz już pięknie spuentował właściwie naszą dyskusję, a dyskusja, liczne głosy i nie wszystkie wypełnione dowodzą, że głosy były rzeczywiście niezwykle cenne, za co bardzo gorąco dziękuję w imieniu słuchających prelegentom, księdzu biskupowi i księdzom doktorom. Bardzo gorąco dziękuję.